Cześć panowie, dzisiaj przekornie, bo ostatnio było o tym, jak nie być incelem, a dzisiaj będzie, a może nie tak znowu przekornie, bo dzisiaj będzie dekalog singla, czyli zalety bycia singlem. Czy zachęcam do życia w związkach? Nie wiem. Czy zachęcam do życia w singielstwie? Nie wiem. Ale warto o tym opowiedzieć, żeby każdy mógł sobie zdecydować po swojemu. Żeby bycia w związku nie bał się, jeśli jest korzystne, i znał minusy bycia w związku. Żeby singielstwa nie bał się, jeśli przyjdzie mu żyć samotnie, i znał korzyści, jakie z takiego singielstwa wynikają. Bo to nie jest tak, że to same szkody, i same wady, i same utrudnienia. To są stare dzieje. Tak jak kobiety żyją teraz samotnie, tak mężczyźni też. Jest w tym sens. Jest w tym logika. Co prawda, trudniej o potomstwo, jest brak rodziny, ale są też zalety. Okazuje się, że nie każdy jest w stanie być singlem i nie każdy jest w stanie żyć jako singiel. Do tego potrzebny jest zestaw pewnych cech, głównie charakteru, a nie liczni go posiadają. Natomiast warto pomyśleć, jak dobry byłbyś w wypracowaniu tych cech, jeśli poświęciłbyś im tyle czasu, ile poświęcałeś na szukaniu partnerki czy szukaniu pracy. Dla każdego z was, dla każdego z nas, życie w pojedynkę może być wariantem najbardziej samotnym albo wariantem najbardziej wypełnionym znajomościami, kontaktami i relacjami. Może się okazać, że singielstwo jest dopiero prawdziwą wolnością, bo dopiero wtedy możesz zrealizować wszystkie zamierzenia, z jakich musiałeś zrezygnować, żyjąc w związku. Pierwszy punkt dekalogu singla. Odpowiadasz tylko za swoje zobowiązania. Może być ich więcej, ale są to wtedy tylko te zobowiązania, na które sam się decydujesz, których sam chcesz. Najbardziej prozaicznie. Sprzątasz do takiego standardu, jaki tobie wystarcza. Nikt cię do niczego nie zmusza. Kupujesz takie rzeczy, które są tobie potrzebne. Nie idziesz na żadne kompromisy. Nie potrzebujesz wydawać pieniędzy na rzeczy, które są tobie zbędne. Punkt drugi dekalogu. Wybierasz tylko takie towarzystwo, które tobie pasuje. I znów, żadnego kompromisu. Jeśli chcesz spotykać się z danymi ludźmi, to się z nimi spotykasz. Nikt nie zabrania, nikt nie limituje. I nikt nie wybiera, z kim masz się przyjaźnić. Wszystko zależy od ciebie. Punkt trzeci dekalogu. Bycie singlem to jest czas największego rozwoju. Tylko ty decydujesz, w jakim kierunku. Co jest ci potrzebne. Nic cię nie hamuje. Nic cię nie spowalnia. Cały swój czas możesz przeznaczyć na rozwój cech, których do tej pory nie miałeś kiedy rozwinąć. Które uważasz, że są ci potrzebne. Że budują twoją pozycję. Że sprawiają, że jesteś lepszym człowiekiem, albo lepszym mężczyzną, albo lepszym biznesmenem, albo lepszym pracownikiem, whatever. Twój czas jest przeznaczony do realizowania twoich celów. Punkt czwarty. Oprócz celów, bycie singlem to jest czas, kiedy możesz zadbać o swoje zdrowie i formę w największym wymiarze czasowym. Żebym był dobrze zrozumiany. To nie single popadają w rutynę. Single pracują. Single mają cały czas wyzwania przed sobą. Single, chcąc być docenianymi, pracują nad postrzeganiem swojej sylwetki. Mają czas na trening, mają czas na siłownię. Zaoszczędzili ten czas, wiecie gdzie? Na tak zwaną pracę nad związkiem. To już ich nie zajmuje. Albo jeszcze. Teraz pracują nad sobą, nie nad związkiem. A to według przysłowia, że związek to ciężka praca. No to kto by chciał ciężko pracować i w jakim celu? Punkt piąty. Kobiety oglądające się nie zgodzą, ale miłość to stres. Będąc singlem, żyjesz bez miłości, bez zazdrości, napięcia, kłótni, różnic, kompromisów. Emocje tego typu nie są mężczyznom niezbędne do życia. Spokój, cisza,
Wolimy się skupić na faktach. Punkt 6 dekalogu. Koszty. Prezenty, rocznice, wyjazdy. Liczyliście kiedyś, ile kosztuje wyjazd samemu, a ile kosztuje wyjazd we dwoje? Do jakiego hotelu jeździcie sami, a do jakiego hotelu jeździcie z panią? Jakimi środkami transportu poruszacie się z panią, a jakimi samemu? Mężczyzna naprawdę, będąc samemu, nie potrzebuje iść do wykwintnej restauracji. Bar mleczny w zupełności wystarcza. Hamburger w zupełności wystarcza. Abstrahuję od jakości żywienia i właściwej diety przy treningu i tak dalej. Mówię tylko o porównaniu kosztów. Do jakich miejsc, jak często i za jakie pieniążki. Punkt 7. Kariera zawodowa. Żadnych ograniczeń. Będąc singlem, możesz zmienić pracodawcę, miasto, a nawet kraj. Możesz przenieść się gdzie chcesz i kiedy chcesz. Będąc singlem, to jest czas na produktywność. Nie czeka nikt w domu. Nie ma dodatkowych obowiązków. Możesz poświęcić się karierze i pracy. Punkt 8. Socjal. Ale socjal taki, że możesz poznawać dowolną liczbę osób. Singielstwo, tak właściwie, zmusza cię do tego, żebyś te osoby poznawał. Znajdujesz się w różnych kręgach ludzi, z różnymi możliwościami, z różnym potencjałem. Poznajesz ich w pracy, w klubie, w barze, na imprezie, wśród znajomych. Rozmawiasz z kobietami, z mężczyznami. Nie blokuje cię zazdrość. Nie blokuje cię czujne oko partnerki. Możesz umówić się na kawę z kim chcesz i nie powoduje to wybuchów zazdrości. Rozszerzasz swoje koneksje i znajomości. Potencjalne możliwości również. Punkt 9, o którym chcę powiedzieć, to w singielstwie masz okazję poznać samego siebie. I singielstwo jest bardzo dobrym etapem przed wejściem w jakiekolwiek relacje. Po to, żeby wiedzieć, kim jestem, co mogę, co umiem, jaki jestem i na co zasługuję. Etap singielstwa to jest etap, gdzie w pełni korzystamy z życia po to, aby poznać i pokochać samego siebie przed wejściem w związek, żeby wiedzieć, co w takim związku oferujemy, ile jesteśmy warci, żeby wejść w związek z kimś, kto nie będzie rekompensował swoich braków nami i my nie będziemy rekompensowali swoich braków kimś. Bo takie sytuacje w konsekwencji rodzą: nie mogę bez ciebie żyć. Bzdura. Jeśli jesteś w pełni kompletny, na przykład po rozstaniu, spędziłeś odpowiednią ilość czasu samemu, aby poznać siebie i swoje potrzeby, to wchodzisz w związek z kimś, z kim chcesz być w związku. Kto ci coś da ponad te cechy, o których mówiłem teraz. A nie z kimś, kto będzie, rekompensując swoje braki, ograniczał ciebie w twoich działaniach. Także panowie i panie, czy warto być singlem? Pewnie wymaga to poznania pewnych zajęć. Pewnie trzeba sobie samemu ogarniać coś, co można było ogarniać we dwójkę, gdzie można było podzielić zadania. Ale w dzisiejszym czasie, w dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy muszą robić wszystko, kiedy nie ma męskich zajęć, to znaczy męskie zajęcia są, ale kobiece są wspólne. Bycie singlem nie jest straszne. My naprawdę umiemy dozować proszek, segregować pranie, nacisnąć przycisk i rozwiesić pranie. Z drugiej strony nie potrzebujemy sprzątać co drugi dzień, bo nasz poziom akceptacji, no nie brudu, ale akceptacji porządku jest inny. Jeśli dla mnie taki porządek jest wystarczający, a dla kogoś taki, to niech ktoś utrzymuje taki porządek, a nie zmusza mnie, żebym swój czas poświęcał na sprzątanie, które nie jest dla mnie istotne. Ciekawe? Taka przekora z mojej strony. Ale tak wygląda sprawa. I jeśli ja chcę rozwijać się w swoim zawodzie, to nie muszę przychodzić do domu, bo ktoś tęskni i wybija mnie z mojej właściwej drogi. Wspomniałem kiedyś o tym, że w związki takie stałe, bo najlepiej byłoby wchodzić wtedy, kiedy pewne etapy kariery lub rozwoju mamy już za sobą, kiedy widzimy sytuację z pewnej pozycji, a nie z bardzo niskiej i rozwijamy się razem, bo rozwój razem w dzisiejszych czasach, razem równo, jest bardzo trudny. Ktoś
kogoś wyprzedzi i cele się rozejdą. A jeśli jestem już na pewnym poziomie i wiem, dokąd dążę, to wiem, z kim chciałbym się spotkać, kto jest na podobnym poziomie i podobnie dąży. Bo gdzie ktoś będzie, kiedy jesteśmy razem nisko i bardzo młodzi, nie wiemy. Gdzie skończy się rozwój? W pewnym momencie życia już wiemy, już widzimy, jak ktoś realizuje cel. Szczególnie dotyczy to mężczyzn. Bo przypomnę, ja wybiorę kobietę ze względu na jej charakter i ciepło, a kobieta wybierze mnie ze względu na to, co osiągam, albo jaki jest mój potencjał, żeby to osiągać. Bycie singlem to jest czas rozwoju tego potencjału i pracy nad sobą, a nie lenistwa. To jest czas, kiedy mamy czas. Bycie singlem to jest okres, kiedy mamy czas na wszystko, co sobie w życiu zaplanujemy i zamarzymy. A dla chętnych tutaj zamieszczam przypomnienie. Proszę sobie zobaczyć, na czym polega męskość. Dzięki za lajki. Pamiętajcie o tych dzwoneczkach. Kliknijcie dzwoneczek, bo jak zamieszczam coś nowego, to możecie przegapić. A to może być bomba. Trzymajcie się ciepło. I nie bójcie się być singlami. I nie bójcie się być w związkach, jeśli umiecie wybrać partnerkę do takiego związku. Cześć.